Cześć, witajcie z tej strony Grześ Games. W tym odcinku zagramy sobie Farming Simulator 22. A w tym odcinku chciałem wam pokazać moją gospodarkę, którą zrobiłem przez tydzień. Dokładnie przez cały tydzień, przerwami, więc nagrywam później godzinie, ale chcę wam nagrać na niedzielę, żebyście mieli. Więc już jest niedziela, bo zobaczycie go pewnie o 10. Mam nadzieję, że go wstaje o 10. Jak nie, to parę godzin później, ale to zobaczycie potem. Gram sobie po prostu prywatnie, bo po prostu chcę się uczyć tej gry nowej, a później wam pokazywać co, a jak, to co dalej w budowie, co trawie piszcie. Więc wszystkiego się uczę, wszystkiego poznaję, wszystko po trochu. Sorry, że mam tak oddalony mikrofon, ale mam nadzieję, że będzie mnie bardzo dobrze słychać. Mam nadzieję. No nic, testuję na początku wszystko w prądzie, jak prądziło. Więc mam nadzieję, że może jak dam radę, to będzie live farminga. Niestety też mam problem ze z komputerem, więc ode mnie, nie wiem, czy mi pozwoli w ogóle to narobić, czy live robić, czy to. No niestety, coś mam z kartą graficzną. Gdzie jest ten pimpek? A tu jest pimpek. Cześć, pimkuś. No to więc pokazuję wam, żeby żadnego gadania. Tu mam miodzik. Było więcej tych uli, ale jednak sprzedałem więcej, bo naprawdę ten miód nie jest opłacalny. Ja gram na trudnym poziomie. Wam zaraz powiem, pokażę. Gdzie to jest? Soja. Przytylone soję sprzedałem pociągiem. Nie chciałem wam w to zanudzać, ale jeszcze damy sobie jajeczka. No i tak jakoś minie ten czas szybko. Też nie chcę robić wam dużego odcinka. Chcę zobaczyć, czy robić tą serię, czy w ogóle nie robić. I nie wiem, czy to wam się spodoba, czy nie. Czy macie. Czy nie wiem. Bo ja będę bardzo długo grał w tą grę na pewno, to wiadomo. Przez cały tydzień, jak miałem czas, to grałem, jak nie miałem czasu, to pracowałem. Tak jakoś wyszło. Więc wam pokazuję, bez żadnego gadania. Można robić własne rejestracje, jak widzieliście już. Mamy Dumpliner. Deusenfaur. Czyli Dotchfar. Tak można powiedzieć. No jest troszeczkę zużyty, tylko miesiąc kosił i to tyle. Więc długiego nie było. Wiem, miałem wam pokazać, że gra na trudny, tylko zapomniałem. Tak. Moje ustawienia to są takie. Mam buraki do siania, dlatego szybko wpływa czasu zdałem na 50. Można oczywiście sobie zwiększyć na czas rzeczywisty, ale wolę tak, żeby było trochę wolniej, bo jednak się nie ogarnę, więc muszę ogarnąć wszystko, więc... Więc procesonowy tak, jeden dzień wyłączony, śnieg wyłączony, niszczenie plonu wyłączone, bo niestety nie potrzebuję, żeby mi tutaj wszystko włączone, kamienie w polu. Moim zdaniem kamienie w polu to jest dodatek, ale tak naprawdę mi się to nie w ogóle nie podoba i ja to wyłączyłem, grałem na tym, nie podoba mi się, szkoda czasu. Kwasty mam włączone, wymagane wapno też, orkę też, ziemia normalna, wyłączona, włączona i tak dalej, i tak dalej. Trudność gospodarki normalny, mam normalny, nie chcę wysokiego, bo potem mam będę wysokie, to już naprawdę jest. Mam 3 kurniki, bo można najlepiej zarobić na tym. Dlatego sprzedamy sobie przy dobrej cenie. Pokazuję wam teraz, mam jelonka. Wam nie powiem jaki to jest. John Deere 612. 6120M. Mamy przyczepkę z modów.
Powtarzam, z modów. Panie teraz zrobili w sklepie, że macie... Właściwie mamy kombajna, który stoi na polu. A wam pokażę w ogóle tak. Małe ciągniki to takie mam. Mam Master Ferguson, John Deere'a. Mam do czwara. Już trochę mocniejszy silnik. Mam tego kombajna, wózek widłowy. Samochodzie, który stoi w garażu. W domie. Przyczepy, ten z modów, te są oryginalne. Przystawka do kombajna, pługi. On ma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 skibowy, obracalne, czyli 14 skibowy. Kultywator, duży siewnik, rolki, bo są potrzebne niestety, ale polecam. Tu macie kombinację, czyli jaki obciążnik wybrać do tego czegoś. Opryskiwacz. Rozrzutnik nawozu, rozszerzony oczywiście. Prasa Pottingera. Mod, to jest modów, sami widzicie mod. I łańcuchowa. Zwierzęta, czyli oskinka do szklarni. Ładowacz czołowy. Narzędzia do czołowego ładowacza. Lawety. Naczepa i ściniarka do kombajna, które ja tak zbytnio nie używam, ale przydaje się czasem, może się przyda. Do tego do czwara, do jelonka i do Master Fergusona. Obciążniki 3 są. I laweta. Teraz wam na szybko pokażę. To jest taki wózek. To jest właśnie rozszerzony. Rozrzutnik nawozu z modów. Do bel. Prasa Pottinger. Stacja doładująca. Tylko niestety, tu niestety jest tak, że paliwo schodzi. O, to możecie robić i robić. 3 lata możecie robić. Także i paliwo wam nie zejdzie. No to właśnie ten jest kultywator, rolki. Rolki, żeby nie było. Czy praktycznie po siebie się daje, ale bo przed siebie, nie wiem jak to tam teraz jest. Ale wam tego nie będę pokazywał. Bo to będzie w następnym, innym, różnym odcinku. Więc tu widzicie sami, widzicie takie coś. Tu jak zasiejecie albo skultywujecie, będziecie mieć taką teksturę. Jak będziecie mieć taką teksturę, właśnie te rolki właśnie wam się przydadzą i ona niszczy tą teksturę i macie piękne zasiane pole, które zasiejecie sobie, a potem rolki. Tu mam kurniki, tu mam kury, szybko tworzę. Jest ich ponad tyle, że tu jest ponad 360. Tu mam trochę mniej, a też mam 360. Już tak szybko. No widzicie sami. To jest właśnie ten czwar. Tu mam wypożyczony kombajn do buraków, buraków cukrowych. Tu jest cukrownia, ten budynek wielki. Tam widzicie. Tak wygląda. Do czwar. Piękne lady mam w przodu. Jajeczka. Cukrownia. Widzicie. Ja mam połączone pola, te tutaj, tutaj, tym polu tu. Wiecie, włączę wam minimapkę. Gram na europejskiej mapie, czyli francuskiej. Bardzo fajna mapa, polecam. Ktoś mówił, że nie będzie fajna, ale jednak jest fajna. Takie pole, właśnie 38 i 39, troszeczkę przycięte. Ale powiem wam tyle, że naprawdę tyle właśnie skusiłem. Czyli 135 tysięcy litrów. I jeszcze brakuje, nie? Nad połowy nie ma. Tyle wchodzi do tej cukrowni. No, a mamy całe pole jeszcze. Praktycznie pół. No, całe praktycznie. Więc sprzedajemy sobie jajeczka. Bez żadnego gadania. Czekajcie, sprawdzę sobie, czy nagrywa mi się, bo nie mam podglądu. Nie zrobiłem 9 minut. Ach, zajebiście.
Więc sobie ładnie od razu przypinam sobie pasami, bo wiecie jak to jest. Niestety na kłodach się nie da latać, sprawdzałem, a na jajkach się da. Sami widzicie. Sami widzicie, że można latać na jajkach. Nie wiem, po prostu tak nie dopracowali tego. Może mieli problem. Wystarczy, że klipa klikacie trochę spacji i lecicie i lecicie. Tak właśnie gospa wygląda. On na nie trzeba mieć moda na latanie. No nawet jak przytrzymujecie to i tak. Niestety ja muszę grać na niskich ustawieniach, to przyznaję. A dlatego, że ponieważ mam problem z kartą graficzną. Więc przepraszam, jak ktoś naprawdę będzie mi pisał jakieś komentarze głupie. Jakie tu masz jakość czy coś. Naprawdę. Jak wam się nie podoba, to idźcie sobie na inny kanał, pomęczcie kogoś innego. Naprawdę, ja naprawdę nie potrzebuję takich ludzi. Ja wiem, że wy macie swoje jakieś ulubione kolory, to sobie miejcie. Niestety palety właśnie takie niestety się bugują. Myślałem, że się zmieni, ale jednak się nie zmieniło. Od tego mam właśnie jabłka z widłami już przygotowanymi. Trzeba urwać kombajn. Ojej. Niestety trzeba się pomęczyć, ale to zaraz urwie się. Umiałem właśnie tak z miodem. Identycznie. Nie może być delikatny. To być mocno. I mamy pięknie jajka zapakowane. Kursorem możecie sobie obracać. Nie wiem jak jest na padzie. Wiem, że na kursorze. No nie, sprzedamy sobie jajeczka. I będziemy kończyć. Może nie trudno, krótki jest. Ale jak naprawdę, zobacz. Jak rano wstanę, tak szybko wstawię odcinek. I będzie fajnie, nie? Od razu tak jak jest. OBS-a od razu wam wstawię, bez żadnych przeróbek czy coś. To trochę portwa, pewnie przeróbka. Jest tak jak jest, tak jest, tak będzie. No i co? No i co jeszcze wam mogę pokazać? Macie jakieś pytania, to pytajcie się pod komentarzem. Postaram się pomóc. Ja czegoś nie będę wiedział, bo jeszcze dużo rzeczy nie umiem. Dużo rzeczy się uczę. Bo to jest nowy farming. Jak to każdy pewnie ma. No, zarobkiem najlepszym to jest jajka. Tego widzicie. Ja sobie podłączyłem kierownicę GT Force. Boże, nie GT Force, tylko Drafting Force GT. Bez problemu działa. Na tym farmingu. Pięknie wszystko chodzi, jak cacy. Można sobie poustawiać te przyciski, a potem ich się trochę nauczyć. No i grać sobie. Jest lepiej, można na padzie, ale niestety ja nie posiadam pada. A jak na razie komputer działa, tak będzie działał. A jak kiedyś, może, kiedy robię, to wtedy się zmieni. Opcja. Pewnie coś z kartą graficzną, niestety, bo raz mi działa, raz mi nie działa. No niestety. Takie są realia gry. Niestety, coraz po prostu już. Czasem się zastanawiam, czy nie kupić już naprawdę konsoli. Nie może kłaść paletę na paletę. Przypiąć pięknie cacy. Nie można ruszać wycieczkę. Macie tyle jak podanych, czyli 182. No 18 tysięcy.
Niech będzie. Wiem, że nie są przejmowane, nie możecie mnie uczyć. Zaznaczymy sobie jaja. Nie włączałem, ale mam szklarnię, jak widzieliście też. To właśnie pokażę wam szklarnię, jak już jeszcze stoję. Potem zakończymy. No jaka przygodę. Też nie chcę wam robić długich odcinków. Starał się. Jak widzicie, macie tu kąbeczkę, więc mam nadzieję, że już nie będę musiał cysterną się bawić, się męczyć. Widzę, że pojawia się taka sama. O, tu jedynie woda. Ale tu macie beczkę specjalnie podłożyłem. Mam nadzieję, że z tej beczki będzie woda ciekła tu. Szklarnię można otworzyć. Wejść do niej. I tu można sobie, jak widzicie, taką niebieską ikonkę możecie sobie włączyć, wyłączyć. I tu pisze działa czy nie działa. Cała ta dystrybucja. Macie tryb przechowywania, sprzedaż, od razu możecie zrobić sprzedaż. Albo przechowywania. A ja od razu przechowywanie. Te palety dacie sobie tu. Albo dystrybucja, to nawet nie wiem, jeszcze tego nie ogarnąłem. Jebut. Widzicie. Też dodali dźwięki zamykania. Jestem 67 do maleństwa tutaj. Jedziemy trzynaście jajka, bo bardzo dobre ceny są. Jak na średnim gospie. Widzicie, 3000 to jest naprawdę dobra cena. Na te czasy. Oznacz miejsce. Oczywiście można pracownika wpuścić. Tylko niestety musicie wyjechać na drogę, bo musi się ogarnąć. To wam pokażę, jak to wygląda. I tak, zaznaczacie sobie na... Wybieracie sobie tu. Macie takie coś. Tu macie taką kierownicę pod mapą. Klikacie sobie tu, stwórz pracę. Przejedź. Idziemy się szybko, 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 szybko. I szukamy ikonki, która świeci. To już tutaj. Nie możecie tak sobie blisko, wiecie, bo to on nie znajdzie tego i będzie miał problem. Więc usuwacie. I sobie zaznaczacie tu. Tak jak ktoś by zaczynał grać czy coś. I to tyle. Rotor pędzi. Majster, poczekaj na mnie. Oj, elegancko. Tupek urwie, ale to nic nie szkodzi. Więc powinno być ok. Standardowo. Standardowo macie radio. Ale ja nie mogę, nie chcę włączyć, bo nie chcę, żeby mi tutaj YouTube popsuły, co mają popsuć. No niestety są prawa autorskie. No i sobie jedzie sobie pięknie cacy, bez żadnego problemu. Niestety. No niestety nie pozwala mi to i dlatego, więc jak wam się naprawdę... Naprawdę możecie mi szczerze dać łapkę w dół. Albo jak chcecie. Żebym ja widział i żebym miał ochotę grać, to łapkę w górę zostawcie. Widzicie, pracownik zostaje... szału, bo nie wiem, jak będę dojechać, ale oczywiście wiemy jak. Mamy trzy mapki, mini mapki, czyli mamy taką mini mapkę, mamy taką i taką. Tam właśnie jest taka, że ona kieruje, nie musicie sobie po prostu wyobrażać sobie w prawo czy w lewo.
To mi zobaczcie, sama się skręca. Taka ciekawość. A tu taka, że która już jak już skręca, to już nie skręca. No i ta duża jest standardowa. I tu w prawo będzie skręcał. I tu w lewo. Też wam pokażę jedną rzecz. Jakbyście chcieli poradnik, mogę wam pokazać. Jesteśmy tu blisko. Zatrzymujecie sobie pracownika na H. Wam pokażę jedną rzecz. Kardzidże. Jest zbieranie hajsu. Niestety jest taki śmieszny bug. No bo niestety, jak już zresetujecie sobie farminga na nowy, save'a sobie zapiszecie i zawidziecie i przyjdziecie sobie znowu, to będziecie mogli drugi, trzeci raz zbierać to samo. Czyli takie właśnie to i zostajecie 50 tysięcy za jedno. One są porysypowane, 25 takich musicie znaleźć, takich o takiego czegoś. Jak chcecie, wam mogę pokazać, jest to dokładnie tutaj, gdzie mój traktor stoi, a dokładnie wam pokażę, a tu jest tutaj, pamiętam, że jest tutaj, przy tym jest, jest tutaj, jest tutaj, tu macie, tutaj macie na balkonie tam, czyli na dachu. Tutaj macie przy deskach praktycznie, tutaj o tym miejscu. I to są kadridże. I tutaj, właśnie tutaj w lasku, macie kadridża też. Macie pociąg, który porusza się po mapie. I tutaj macie o tym miejscu. I tutaj macie przy takiej wielkiej budce telefonicznej, tutaj w tym miejscu. I tutaj macie przy takim wielkim, nie wiem, latarni, jak to nazwać. Właśnie tu, ty właśnie tutaj, o tu w tym miejscu. I gdzieś jeszcze? No gdzieś tu tutaj. O, tutaj na 100%, tutaj na pewno. Tu przy taki zamek tutaj jest. O, tutaj macie, tutaj przy drzewie tutaj. No i tutaj przy zamku macie, tu macie ponad, przy zamku to macie raz, dwa, trzy zamków, w dziurze macie jedną. I przy, macie przy takiej, jak to nazwać? Ozdoby, tak jak nazwać. To praktycznie przy sklep widać, to gdzieś w tym miejscu. A tu gdzieś zamek jest. No, więc tutaj macie coś. Możecie skoczyć, nic wam się nie stanie. No jak chcecie taki poradnik, żeby pozbierać 50 tysięcy, ale pewnie ja stworzę go dla tych, którzy lubią. Ja od nowa zrobię save'a, żeby potem nie było. Pewnie już jest w internecie, już to rozgłośnione. Takie są smaczki, ale niestety jak zresetujecie grę, będziecie mogli drugi raz, nie trzeba żadnego moda na pieniędzy. Bo jak pozbierzecie, bo jest ich 20, nie przepraszam, 20 jest. Przepraszam, że pomyłkę zrobiłem, nie 25, tylko 20. A jak zbierzecie 20, wtedy macie w garażu. W garażu taką konsolę, wchodzicie tam do konsoli i macie tam, możecie sobie pograć jakąś grę. Oczywiście postaram się w niedługim czasie zrobić poradnik wybranych takich rzeczy. Jest naprawdę proste i łatwe. Nie trzeba żadnych trudności i żadnych problemów. Ja tylko wyjaśniłem. Tu też właśnie jest, tu jak widzicie, tutaj w to
tu sobie wiedziecie, tu nie sprzedajecie tutaj, tylko musicie pojechać kawałek dalej. Więc to jest nie przyjmowane, ale tu jest przyjmowane. O właśnie w tym miejscu. Panie zboże, a tu są jajka. I pieniążki lecą nam. I tak można właśnie zarobić na jajkach. 54 tysiące za jajka. Kury, widzicie ile mam kur. Więc no cóż. No nic, ja będę żegnał. Jak wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, trzymaj się, cześć, hej!